Dzień dobry, widzę, że w programie, tym oficjalnym, to cyberżulerstwo wy, wy, wypadło i y, 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 zostało zamienione na na pracę, czy niewidzialną pracę. Ja stwierdziłem, że nie będę Państwu streszczał tej mojej książki, którą każdy z Państwa dostał przy, przy wejściu, bo to było strasznie nudne. I chciałbym powiedzieć bardziej, czy, czy, czy rozszerzyć trochę ostatni rozdział tej książki, który jest poświęcony właśnie niewidzialnej pracy, czyli takim problemom społecznym, jaki mamy z rozpoznawaniem, czym jest praca twórcza i czy ma jakąkolwiek wartość? I żeby o tym wprowadzić Państwa do tego tematu, chciałbym Państwu pokazać taki fragment. Z publikacji wydanej w 1897 roku przez bardzo ciekawą postać. To była autorka z kręgów katolickich, która miała bardzo takie zacięcie, taką misję społeczną, chciała realizować i wydała książkę pod tytułem. Czy ja potrzebuję pracować? To była książka dla robotników i miała im, opierając się na katolickiej nauce społecznej, wskazywać, dlaczego muszą wstawać rano i iść do fabryki, a inni, którzy są właścicielami tych fabryk, nie muszą tego robić. Tak? I tutaj się pojawił taki ciekawy wątek związany z, z pracą intelektualną, umysłową. I kiedyś było bardzo ciężko pokazać ludziom, czy, czy zrozumieć, że prawa, pra, praca intelektualna jest też pracą, która wymaga wynagrodzenia. Tak, Jeżeli spojrzymy na historię twórczości, no to tam bardzo często płaci się po prostu za pracę fizyczną. tak na przykład rzeźbiarzowi, a nie to, że on nie za to, że on coś tam, coś tam sobie w głowie tworzy i to, to realizuje. I e, to jest bardzo ciekawe urządzenie. E, takie właściwie os, urządzenie. Ono polegało na tym, że e, e, Miałby to, miał to być mechaniczny turek, miał być takim urządzeniem, które udawał me, mechanizm dogryw w szachy. I e, kiedy dzisiaj myślę o tym, jak my e, społecznie rozpoznajemy wartość pracy twórczej, wartość tego, co robimy w internecie, to e, przypomina mi się ten, ten mechanizm, bo tutaj całym problemem jest fakt, że no, to było oszustwo. Tutaj w, wydawało się, że jest to robot, który ma jakiś dziwny mechanizm pozwalający mu na grę w szachy, ale w środku siedział mały człowieczek, który tymi szachami poruszał. I dzisiaj mamy też taki problem, że za tymi wszystkimi interfejsami cyfrowymi, za, 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 za tym co robimy w internecie, za tym, ma, z tą masą treści, która jest dostępna na YouTube, na Facebooku, gdzieś tam kryją się ci mali ludzie, którzy te wszystkie rzeczy robią i my tej pracy w ogóle nie widzimy. No i to, według mnie, jest dosyć duży problem. Tym bardziej, że jak się patrzy na... to jak socjologia dzisiaj mówi o pracy, no to ona mówi pra o pracy... bardzo mocno mówi o pracy niematerialnej, o tym, że nie tylko ta praca, praca fizyczna, fabryczna jest... może być uznawana za pracę, ale też praca, praca, praca twórcza. I to praca twórcza na takim zupełnie podstawowym poziomie, na przykład na poziomie komunikacji czy tworzenia, tworzenia relacji. I to wszystko powoduje, że pojawia się bardzo duży problem związany z myśleniem o tym, jak tą pracę wynagradzać, czy w ogóle tą pracę, tą pracę wynagradzać. Nie wiem, czy mógłbym z Państwem taki test zrobić. Pewnie większość z Państwa jest na Facebooku. Czy Państwo traktują to bycie na Facebooku jako taki obowiązek spełniania pewnych norm kulturowych, czy Państwo z własnej woli tam założyli konto i? I, i weszli. Czy ktoś czuje taki, taki przymus bycia na Facebooku? Jakby ktoś mógł podnieść rękę, to chętnie bym... Okej, okay, mniejszość, oczywiście państwo nie przyznają po prostu e, e, do tego. E, no bo proszę zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy nas, nas maluczkich użytkowników e, Facebooka, że my... Tutaj na, na samym początku bardzo dużo mówiono o tym, że wszyscy jesteśmy twórcami i ja bym chciał jednak Państwa zachęcić do tego, żeby myśleć nie o to, że jest, myśleć nie trochę, czy zmienić kontekst tego myślenia, taki e, wprowadzić sobie to, to myślenie pracą, czyli myślenie o tym, że jednak wszyscy nie, nie tyle jesteśmy twórcami, co pracujemy jako twórcy i że po części ta, ta twórczość, aktywność, ta twórcza aktywność jest dzisiaj nie tyle przywilejem, tak jak kiedyś była dla nielicznych, tak, ale jest obowiązkiem. Po prostu musimy Musimy tworzyć, musimy te wszystkie statusy na Facebooku publikować, musimy te, 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 te zdjęcia na Instagramie wrzucać, tak, bo od tego oczekuje nas e, jakiś, e, jakaś kulturowa siła, tak, żeby zostać w relacjach z innymi musimy, musimy tworzyć. I stąd się w ogóle wziął cały, cały mój pomysł na cyberżulerstwo, bo ja się nie czuję królem internetu i pewnie większość z państwa też nie jest królami czy królowym internetu i jak spojrzeć, gdyby państwo mogli spojrzeć na to, co państwo robią codziennie na Facebooku, to nie jest dobre, to nie są dobre treści, to nie są wielkie dzieła, literatury, ani, ani sztuki wizualnej, to jest po prostu taki, jakby to powiedzieć, bieda content trochę, tak? Znaczy, no wrzucamy, bo trzeba, tak? Wrzucamy, robimy to, no bo już trzeba. Tak? Ja jestem na przykład wielkim przeciwnikiem. Obecność instytucji naukowych na Facebooku i co, co chwilę widzę, na przykład jest konferencja pod tytułem Broń wczesnopiasnowska, tam w Wielkopolsce w X wieku, tak, i jest w, zrobiony fanpage na, dla tej konferencji, tak, i tam jest 30 lajków i w ogóle już widzę, wyobrażam sobie oczyma wyobraźni tych ludzi, którzy tą konferencję organizują i próbują tam wrzucać jakieś treści, które by y, zwiększyły popularność tej strony, tak, i na tym polega właśnie ta, to, to zmuszenie ludzi do tego, żeby w ramach jakiejś kulturowej aktywności tworzyli, 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 i tworzyli rzeczy, które niespecjalnie mają jakąś dużą, dużą wartość. Tutaj proszę zobaczyć ten ostatni fragment, tak, że e, mógłbym robić ciekawsze rzeczy z dala od komputera, ale mnie na to finansowo czy emocjonalnie nie stać. Kiedyś też widziałem w internecie taki bardzo ciekawy rysunek, gdzie było napisane, że w sumie ci, którzy są dzisiaj, czy mają jakąś pozycję, są wysoko, tak, doszli do czegoś, właściwie mogą sobie pozwolić, pozwolić na to, żeby być offline. Ci, którzy są na dorobku, muszą być online. Więc trochę tutaj, jeżeli spojrzymy na, na to, trochę się nam może, może w głowie zmienić. I wróćmy do tego problemu z negatywną rolą prawa autorskiego w epoce niewidzialnej, niewynagradzalnej pracy. No bo ten cały biedakontent, który tworzymy, no nie oszukujmy się, nikt nam za, za niego nie zapłaci. I tutaj są dwie rzeczy, które, które prawa autorskie jakby niespecjalnie dobrze powoduje. Pierwsze to jest to, że wzmacnia silnych i zabiera słabym i to właściwie się już zaczęło na samym początku prawa autorskiego, o tym też piszę w książce, że jak w czasie, kiedy wchodzi statut anny w, w Anglii w XVIII wieku, to już są takie relacje, że on zaczyna właściwie, że jest to takie rozwiązanie bardziej dla wydawców, którzy mają kapitał do skupowania rozmaitych praw, a nie dla autorów, którzy tam sami próbują coś robić. I ten, to wzmacnianie silnych bardzo dobrze widać w takim zjawisku modowania, czyli w kulturze gier komputerowych tworzenia rozmaitych dodatków, na przykład, nie wiem, dodatkowych broni, ubiorów dla postaci. I takie rzeczy, tworzenie tych dodatków jest formą niewidzialnej pracy. Jest formą pracy, za którą też nikt nie płaci, bo te dodatki funkcjonują w takiej szarej strefie. Kto się tam publikuje online, kto się wykorzystuje. No i tutaj niestety wchodzi prawo autorskie, które mówi, nie, nie, nie można tych dodatków publikować, bo wchodzi się w prawa, które ma producent gry do oprogramowania. Tak? I tutaj mamy sytuację, w której prawa autorskie nie tylko... Nie, 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 nie daje szans na wynagrodzenie dla twórców tych, tych dodatków nieformalnych, ale też blokuje ich tworzenie. Tak przez to, że, że odwołuje się do praw, praw, praw wydawcy. Bez zgody wydawcy tych, tych dodatków po prostu nie można, nie można tworzyć. I drugim, drugim problemem, o którym też mówiłem, to jest wprowadzenie kategorii własności do. Do komunikacji. Tutaj ja bardzo lubię Creative Commons, to jest dosyć ciekawy projekt. Jak Państwo wiedzą, tam jest sześć licencji, każdy do wyboru do koloru może sobie jakąś wybrać. E, tylko ostatnio miałem zajęcia właśnie na temat tych, tych licencji w szkole podstawowej. I tak po wszystkim, po rozmowach z dzieciakami, się zastanawiałem po co. Znaczy, po co dzieciakom mówić o tym, że mogą licencjonować swoje utwory? Czy to nie jest trochę nie ten kierunek, który byśmy chcieli robić, tak? Że prawa autorskie przez, przez to, że bardzo szeroko działa, e, wprowadza kategorię własności do komunikacji, którą tworzymy e, na co dzień, tak? Czyli ten nasz bieda content, który my próbujemy jakoś przetrwać w przestrzeni cyfrowej, jest chroniony i daje nam jakąś łudę wynagrodzenia, tak? jest, I właśnie to niespecjalnie, przyznam się mi, mi podoba. I jeżeli można by było krytykować system Creative Commons, to wydaje mi się, że właśnie z tego, z tego punktu widzenia, że on w pewien sposób ułatwia to utowarowienie, utowarowienie takiej, takiej podstawowej komunikacji. I dlatego wydaje mi się, że taka szara strefa prawna autorska jest niezbędna. To znaczy, prawo autorskie, które. Formalnie działa, ale gdzieś tam do tego naszego bieda kontentu, do tej naszej takiej podstawowej aktywności kulturowej się nie miesza, zostawia nas w spokoju, i nikt nie oczekuje, tak jak nikt nie oczekuje, że będzie wynagradzany za, ten, za, tą, za te treści, które tam na Facebooku czy, czy na YouTubie publikuje, tak pra, nikt nie oczekuje też jakiejś ochrony z tytułu praw autorskich, żeby. Zależy mi na tym, że, czy fajnie by było może pomyśleć o tym, żeby tą, to, tą szarą strefę jakoś ugruntować, żeby ona, e, e, obronić ją przed zakusami jakiegoś bardziej e, intensywnego e, chronienia czy egzekwowania praw, e, praw, e, praw autorskich. I to chyba się zmieściło w czasie. Bardzo Państwu dziękuję za, za uwagę.